Siemka, Tomka, witam was na kolejnym odcinku ze Star Wars Galaxy of Heroes. Dzisiaj mamy kolejną postać, mianowicie admirał Radus wkracza na stoły z naszymi hologramami. I cóż, co to jest za postać? To jest chyba ta sama rasa co generał Akbar, jakoś tak się nazywa ten, co prowadzi Home One, statek oczywiście rebelii. Generał, czy admirał Radus tak samo należał do rebelii, tylko nie w tych czasach. Mianowicie były to czasy kradzieży planów Gwiazdy Śmierci, no i tam podobno odegrał kluczową rolę i działo się to mniej więcej na końcu filmu Rogue One. Ja generalnie samej postaci nie kojarzę, wiem, że były takie sceny, ale samej tej postaci jakoś no nie za bardzo. Generalnie na część tej postaci właśnie został nazwany tam krążownik, czy ten statek, potem już za czasów Resistance, czyli ruchu oporu. No tak, więc to tutaj chyba można by tak w skrócie powiedzieć tyle, że poświęcił się, żeby po prostu uzyskać te plany, żeby rebelianci mogli je gdzieś tam dalej przesłać. Także jest to taka, można powiedzieć, prawdziwy bohater. Tak, prawdziwy bohater, który trafia do eventu swojej postaci. No i tak się prezentuje. Także możemy już wejść. I oczywiście parę tierów nas czeka. Oczywiście na końcu bonusowe tiery, których nie zrobimy, bo nie będę tutaj kryształków na to niestety tracił. Są inne rzeczy w tym momencie do roboty, takie jak legenda, która już jest prawie. To o tym sobie wspomnimy na koniec. Także tak, tutaj oczywiście takie powitanko i admirał Radus Basic Attack, czyli podstawowy atak. Zadaje specjalne obrażenia przeciwnikowi i grants the weakest ally protection up. Czyli jeśli teraz użyję tej umiejętności, to najsłabszy nasz sojusznik dostanie osłonkę. Ale zobaczcie, jak to działa. Dobra, tutaj nieważne. Tutaj też nieważne. O! Ten dostał osłonkę. I w tym momencie ta druga osoba dostała osłonkę ostatnio, tylko że teraz ma, no, niestety przekreślony heal, więc nie może dostać. O, to w ogóle mu się coś stakuje, jakaś pasywka, ale to oczywiście później. Oj. Myślałem, że tak bardziej efektowy będzie ten skill. Dobra, no to super, poznaliśmy. Ale zobaczcie, tu cały czas mu się coś stakuje. To będzie ciekawe. O, 16. Zobaczmy, kiedy to się stakuje. W momencie, kiedy... Kiedy co? Teraz się nie nastakowało znowu. Wcześniej, jak nasi obrywali, to się stakowało. O, widzicie? Teraz jak już jeden miał osłonkę, to drugi ją dostał. O, teraz dostałem obrażenia i dostałem staka. No nic, dobra. Tutaj trzeba będzie coś skilli poużywać, bo strasznie długo to trwa. A nie same basiki. O! Teraz mam 36. O kurde, 39. Dobra. Fajnie, fajnie. Tylko pytanie, co to jest? Patrzcie, tu ładują się procenty. Procenty do czego? Do tego, hope. Limit for one use per battle. Jedno użycie można. Wymaga 100% naładowania. Revive all allies and all allies recover 100% health and protection. Czyli przywróci wszystkich sojuszników do życia i przywróci ich przy 100% HP i 100% osłonki. I zada true damage wszystkim przeciwnikom i spowoduje protection disruption, czyli nie będą mogli mieć osłony, będą mieli wyłączone otrzymywanie heala na 4 rundy. Co nie może zostać w żaden sposób uniknięty. O kurde. Tylko pytanie, co mu to ładuje. Ale to się... O! Specjalny skill, 2 dodał. Okej. Tutaj 7 dodało. Tutaj 2 dodało. O, czyli chyba po prostu specjalne abilitki powodują, że to otrzymujemy i pewnie jeszcze jakiś tam sposób otrzymane obrażenia. O, cyk, widzicie? Po 2 punkty dostajemy za każdym razem, kiedy ktoś tutaj jakiejś specjalnej abilitki użył. Dobra. To był pierwszy tier. Lecimy dalej. Oczywiście to był tylko basic nasz.
to co tam widzieliśmy, a to co się stakowało, to oczywiście potem będzie omawiane. Dobra, no to co mamy tutaj? Admirał Radus Unique Ability. Aha, czyli ta umiejętność przesłanie z tego Scarifa. Dostajemy dodatkową osłonę, odporność na debuffy i w Jyn Erso, czyli ona jest naszym sojusznikiem, dostaje buffa, nowego buffa, Spark of Rebellion, czyli nie wiem, jak to powiedzieć, jakieś początki rebelii, czy tam cząstki. At the start of the encounter, czyli na początku rundy, całej rundy, nie swojej tury, tylko rundy. I teraz tak, and when she loses Spark of Rebellion, czyli jeśli straci to, ona z powrotem to otrzymuje tego buffa. While Admiral Radus is active, Jyn Erso can't be defeated. A, czyli w momencie, kiedy nasza postać, ten Admiral Radus jest aktywny, to Jyn nie może zostać pokonana. Spark of Rebellion. Grants Offense, czyli ten nowy buff daje nam... A, czyli ten buff chyba w kształcie tego znaczka Rebellion. Zaraz zobaczymy. Daje nam zwiększone obrażenia, zwiększoną prędkość, HP i protekcję, czyli HP i osłonkę, odnawia nam przy ataku i dalej. And an Empire enemy is defeated by this character can be revived. Czyli jeśli jakikolwiek przeciwnik, który jest z Imperium, zostanie zabity przez tą postać, która ma tego buffa, nie będzie mógł zostać odrodzony. Jeśli ten buff zostanie ściągnięty, the owner of the buff gain bonus meter meter. Czyli w momencie utraty tego buffu, tego Spark of Rebellion, będziemy dostawali dodatkową rundę. No dobra. No i tyle. Buff do... Co to jest? Buff gains bonus meter meter. Czyli po prostu dostaniemy dodatkowy kawałek rundy, bądź całą, nie wiadomo. Zobaczymy. No i oczywiście tutaj jeszcze osłonkę dodatkowo. O, jeszcze więcej do czytania. If Admiral Radus is in the leader slot, all allies gain the granted ability Hope. A. Czyli jeśli on jest... Czyli on jest na leader slocie, to wszyscy sojusznicy dostają ability Hope. Zaraz zobaczymy, co to jest. Which will revive all allies and all... czyli to. To jest to. To, co czytaliśmy. Czyli ta umiejętność jest dla wszystkich, nie tylko dla niego. No to super. No i co tutaj mamy jeszcze? Upload progress to... O, widzicie? Upload progress to activate and can be used one per battle. No ale dobra. Czyli ta umiejętność, Hope... Oj, coś kliknąłem za dużo. Ta umiejętność Hope jest dla wszystkich, nie tylko dla niego. Zobaczcie. O, widzicie? Ściągnęło nam buffa i z powrotem go dostaliśmy. Ej, ale... Aha. W tym sensie dla wszystkich, że po prostu wszyscy ją nabijają. Dobra, rozumiem. Pyk. No i dobra, i mamy stówę. W tym momencie moglibyśmy wszystkich przywrócić, ale możemy też to wykorzystać inaczej. Patrzcie. Wyłączymy wszystkim osłonkę, widzieliście? Zadało im to obrażenia, wyłączyliśmy im leczenie i osłonkę. I do tego trwa to chyba 4 rundy. Więc przekozacko, strasznie długo powoduje to, że oni są po prostu bezsilni. Bez leczenia, bez osłonki, przecież to jest kompletny knockout. Więc nie trzeba czekać z tym, żeby kogoś wskrzesić, tylko po prostu. Wow. Wow. No. Tylko, że jedna jest rzecz, że po prostu to się wolno nabija. A my na start mieliśmy teraz 75%, więc tak efektownie wyglądało. Ale no, normalnie tak aż nie będzie. No dobra. Czekajcie, bo tutaj pewnie będzie napisane jeszcze. Okej. Okay. Specjalna umiejętność, Inspiring Manewr, czyli inspirujący manewr, dostajemy tak. Grants All Rebel. Czyli wszystkim rebeliantom daje osłonkę, daje przywracanie osłonki,
daje taunta na tanka i woła Roach One do asysty. If Admiral Radus target is dark side, czyli jeśli przeciwnik jest z ciemnej strony mocy, and they are debuffed, their cooldowns are increased. Czyli jeśli jest zdebuffowany jeszcze ten przeciwnik, to dostaje zwiększenie cooldownu o 1. I dalej. In addition, Inspiring Maneuver grants all Roach One allies Spark of Rebellion. A, czyli w tym momencie, jeśli tego użyję, to po pierwsze, wszyscy dostają protekcję, dostają odnawianie właśnie tej osłonki, dostają jeszcze ten Spark of Rebellion, jeśli są z Roach One, i przeciwnik, jeśli jest zdebuffowany, to jeszcze zwiększają mu cooldowny. O kurde. A to jest to? Nie, to nie jest to. Transmission of Scarf. O, tutaj będzie napisane. Admiral Radus gains 1% upload progress for each determined effect resisted by Roach One. A, czyli za każdym razem jak unikniemy jakiegoś debuffu, to dostajemy 1%. Whenever an Roach One ally deals damage to an enemy with expose. Czyli za każdym razem, kiedy z tego debuffa, który zadaje dodatkowe obrażenia, zadamy, to dostajemy dodatkowy 1%. For each stack of expose on enemy. Whenever an Roach One ally uses a special ability. Czyli za każdym razem, jak używamy specjalnej umiejętności przez Roach One, to dostajemy 2%. I when Jyn Erso uses basic or special ability. A, jeśli Jyn Erso używa umiejętności zwykłej lub specjalnej, to aż 5% dostajemy. No ładnie. I na 100%, kiedy napełnimy, w instant dostaje rundę nasz admirał. Okej, okay, dobre, dobre. Czyli za użycie specjalnej umiejętności 2 i jeszcze za nałożenie debuffa kolejne punkty. A mieliśmy zobaczyć, co ten Spark Rebellion daje. No zobaczcie, daje 40% więcej obrażeń i 30% speeda. When this character attacks, recover 20% max HP and protection. Jezu złoty, jaki to jest potężny buff. Nie dość, że mam 40% więcej obrażeń, to mam jeszcze szybsze rundy i za każdy atak przywracamy sobie 20% HP i osłony. Masakra. Empire and Miss... no i oczywiście jak zabijemy jakiegoś przeciwnika z Imperium, mając ten buff na sobie, to on nie może zostać wskrzeszony potem. I dalej, if Spark of Rebellion is dispelled, gain... no i teraz jeśli zniknie ten buff, to dostajemy 40% rundy i 5% do ładowania umiejętności. I protection up 50%. Ja pierniczy. Jaki to jest kozacki buff. A jaki to jest... Jaki to jest kozacki. Za każdy raz, kiedy używamy specjalnej umiejętności, pyk, 2 punkty. Jakby tutaj była jeszcze Jyn Erso, o kurczę, ona to w ogóle nakręca po 5%. Także jak ona spowoduje jakąś specjalną umiejętność, która jeszcze dodatkowo debuffy nałoży, to w ogóle pięknie punkty lecą. No ale jak sami widzicie, to troszkę trwa jednak. Także to nie jest takie hop-siup, żeby sobie tak nabijecie to. Ale jest tutaj dużo umiejętności, które to nabija. No i chociażby w momencie, kiedy zniknie nam buff w jakiś sposób, no to 5% aż ładuje. A tutaj jest aż 5 osób, nie? W teamie. Więc teraz jakby komuś zniknął ten buff. No. Nie zwróćcie uwagi, czekajcie. Teraz komuś zniknie ten buff? O, jest. A, widzicie, ale jak samemu sobie po prostu czasowo, jak czasowo po prostu zniknie, to niestety nie ma tych 5%. Czyli musi tam zostać ściągnięty w jakiś sposób. No dobra, rozumiem. No ciekawe, ciekawe. Ale to już by było zbyt silne. Jakbyśmy po prostu cały czas brali rundy i jeszcze przyspieszali się tym, to już by było zbyt straszne. No dobra, ale
Już wiemy, że ta Jyn Erso no to jest taki must have. Blue Squadron Air Support. No i oczywiście ten ostrzał. Ściąga wszystkie buffy. Dispel all debuffs. A, przepraszam. Ściąga wszystkie debuffy z light side, czyli z naszych sojuszników, którzy są z jasnej strony mocy. I zadaje specjalne obrażenia przeciwnikom. Jeśli admirał Radus jest na slocie lidera, dostanie dodatkowo 5% progresu. I dalej. And if disability defeats enemy, czyli jeśli ta umiejętność jeszcze pokona przeciwnika, to dostaniemy dodatkowe 8%. Czyli w sumie zadajemy, znaczy za samo użycie dostaniemy 2, za to, że to jest ta umiejętność, dostaniemy 5%. Jeśli pokonamy przeciwnika, dostaniemy jeszcze 8%. I jeszcze za każdy nałożony debuff dostaniemy 1%. No, spoko. Zobaczcie, aż 7 punktów nabiła podczas jednej rundy. A miała dwie rundy z rzędu tak naprawdę. Więc tutaj już się szybko to nabija, wam powiem. Patrzcie, pyk, 5 punktów, jeszcze 2 za nałożenie debuffu. I cyk za expose. Nie no, 70, bo zabiłem przeciwników jeszcze. No właśnie, bo przecież możemy kilku naraz zabić nawet. Ale jajca. Nie zdążymy tego paska nabić. Ale nie tak źle się to nabije. Ale skill jest jeszcze potężny, naprawdę. Okej. Okay. O, i mamy. Widzicie, od razu dostał rundę. Pyk. I już porobiony. No już nie nabijamy tego. Bo oczywiście już mamy to jedno użycie i więcej niestety nie można. Ale jazda. Potężna jest ta postać. Kurde. Oczywiście z Rogue One, które tak naprawdę myślę, że do tej pory to nie miało większego znaczenia w Star Warsach. No, chodzi o gierkę oczywiście. Rogue One to tak średnio, z boku, tam po prostu do jakiejś misji czy coś. For each Rogue One ally, czyli za każdego sojusznika, który jest z Rogue One, na początku, at the start of battle, na początku walki, dostają nasi sojusznicy, czyli Rogue One, health, potency, speed and tenacity, czyli dostajemy potencji to jest chyba... Zaraz zobaczymy. Dostajemy HP, prędkość, odporność na buffy i... ally debuff are harder to resist. A, no czyli tak, czyli po prostu zwiększoną szansę na nałożenie debuffów. I teraz when empire enemy gain, czyli za każdym razem, kiedy nasz przeciwnik dostaje rundę, jeśli jest imperium, ale dodatkową, bonus termometer, tak, czyli dodatkowy ten pasek rundy, będą mieli dokładany debuff, który powoduje, że nie będą mogli asystować, kontrować i dostawać bonusowej rundy. Dalej, if a Rogue One ally is critically hit, czyli za każdym razem, kiedy trafią nas krytycznie, będą dostawali jeszcze ten expose, tego debuffa, który powoduje, że dostają dużo obrażeń. Jeśli się ich trafi wtedy. While Grand Erna, a, czyli teraz jeszcze pewnie Omicron, Rogue One ally gain protection and spark of rebellion at the start of battle. Czyli dostaną osłonkę i tego nowego buffa już na start. I teraz when spark of rebellion is dispelled from an ally, they gain critical chance. Czyli jeśli stracą tego buffa w sposób, że ktoś im po prostu siłą ściągnie, dostaną zwiększoną szansę na kryta, zwiększony damage skryta i osłonkę, HP i jeszcze większe obrażenia, zwiększoną szansę na nałożenie debuffu i jeszcze osłonkę. Ha, super. Przekozacka ta postać jest. Jeszcze zobaczcie, za każdym razem, kiedy unikamy debuffu, a mamy tutaj... Dużo tego jest, ale w tym momencie nie ma. Mieliśmy tenacity, że po prostu mieliśmy zwiększoną szansę na uniknięcie debuffów.
No właśnie, no to wtedy za każdym razem, kiedy unikamy takiego debuffu, to powoduje, że dostajemy dwa punkty do tej umiejętności specjalnej. Także spoko. Oje. Oj, teraz zabijemy tym dwóch przeciwników. Zobaczcie, jak ładnie podskoczyło. No nie no, trochę długo się to nabija. W sensie, czasami walki tyle nie trwają. I na długą walkę to jest niesamowite. Ale na krótko... No to nawet nie dojdziemy do tego. No ale oczywiście... Wiecie... Na tym wyższym etapie... Znaczy, można powiedzieć... Na wyższym poziomie... Już... Ogólnie... Całych Star Warsów, no to faktycznie tam długie walki są czasami. Więc takie coś, wywalenie komuś takiego czegoś, no to jest mistrzostwo świata potem. Przecież tego się już po prostu nie da wyklepać. Nie daj, że się nie da leczyć, to nie ma się odsłonki. To tak jak Melowan strzela we flotę po prostu tym impulsem i wszyscy tracą osłonkę i nie mogą jej odzyskać. No tak, bonusowy tier tutaj daje nam możliwość zdobycia jakichś pierdół. Dobra, dobra. Nie będziemy tutaj Roach One zbierać, bo mój Roach One jest no, beznadziejnie słaby. Weźmiemy tutaj przypadkowe jednostki, które są po prostu silne. No i to tyle. Aha, nie mogę sobie automatycznie tego puścić. No dobra, no to musimy niestety poklikać. A zobaczmy, czy jak ktoś inny będzie używał teraz super umiejętności, czy mu to się będzie nabijać. No tam chyba było tylko, że Roach One musi to zrobić. No nie nabija się. Dobra. Tutaj cyk. No nie nabija się cały czas. No jak widzicie... Jak widzicie, trzeba mieć Roach One niestety. Cyk. I cyk. No chłopaki tutaj za bardzo nie macie co do gadania. O kurde, ale obrażenia poszły. O, jeszcze raz. Ale tutaj... Cyk. No, oczywiście, że tak. Można sprawdzić, czy jak z autosa walniemy tym radusem, to ktoś dostanie osłonkę. Czekajcie, teraz tak. O, widzicie? Dostał. Czyli nawet nie muszą być Roach One, a i tak dostaną osłonkę. Także spoko opcja z tą osłonką. O, tutaj chyba ktoś chce umrzeć. 400 tysięcy dostał. 400, rozumiecie? Jakie to były piękne obrażenia. No i nara. Nie no, powiem wam, że postać wydaje się mega fajna. O, oczywiście już mi się mody nie mieszczą. Także sobie odblokujemy ją. W tym momencie. Cyk. No i oczywiście kiedyś tam pewnie się nią zajmę, no ale na tą chwilę... Sami rozumiecie, legenda mnie wzywa. Dobra, dobra, panie kolego, jeszcze możemy cię tutaj spromować raz. No, także tak by się miała ta postać. Oczywiście do Rebelii i Roach One należy. No cóż, jak ktoś już ma Roach One, to myślę, że warto taką postać sobie odblokować. No tutaj nasze mody leżą, także zaraz się tym zajmę. A jeśli chodzi o naszą legendę, to jeszcze sobie tak wspomnimy tutaj na koniec. To zobaczcie, żeby zdobyć legendę, to zostało mi tylko wbić jeden relik na Marauderze i tutaj zrobić tą postać do końca. Czyli tutaj 7 relików i ten 13 kół. Czyli tak naprawdę końcówka jednej postaci mi została, więc no powiem wam szczerze, że już się cieszę, że już niedługo będziemy się bawić w zdobywanie legendy. Dosłownie kwestia paru dni tak naprawdę. Bo jak mi tam jakichś materiałów zabraknie na te reliki, no to sobie zaraz podfarmimy, bo już nie będzie czego do tej legendy farmić. W tym momencie jeszcze używam tych wszystkich, można powiedzieć, energii i tak dalej, żeby faktycznie coś tutaj jeszcze posunąć do przodu, ale to już się skończy niedługo. Niedługo już tego nie będę potrzebował, dlatego że EQ już się zaraz kończy, rozumiecie? Tutaj na przykład zostały mi tylko 3 fragmenty, cyk będzie. Tutaj zostało mi do zrobienia tutaj 12 sztuk
I tutaj 6, czyli też już bardzo mało. Dalej, tutaj zostało no tego 20. Tutaj prawie cały, bo to on pójdzie tam na dół, czyli 34. Tutaj brakuje 40 tak naprawdę, bo to w sumie 60, nie? No, a tutaj brakuje tylko jednej sztuki. Także jesteśmy mega, mega blisko, żeby to zrobić. Także już się naprawdę cieszę, że będziemy zaraz strugać sobie legendę. No i cóż. O tym oczywiście będzie osobny odcinek, jak będziemy odblokowywać. Także ja się z wami żegnam na dzisiaj. Dzięki, że wpadliście. No i nie zapomnijcie odblokować nowej postaci. Do następnego.